Kasia, ja cię bardzo przepraszam za chłopaków, tak, ale wiesz, no, no... Ani dzień dobry, nie, no, ro... w ogóle nic, wiesz, anime. Tak. Może mogę książkę dać? Dobre, dzień dobry, cześć. Słuchajcie, Katarzyna Janowska, redaktor, powiem tak porządną, wiesz, twoją funkcję, tak, dobra? Tak, porządną, tak, mów. Pasy zapniesz, bo zaraz tak, będę tak, tu mówić. Tak, zapnę, ale zaraz redaktor, najpierw się rozbieram. Do, o kurde, no tak, bo już nie dali się rozebrać, bo tam zamieszanie o, zrobili. Widzisz, ja bym się dla ciebie ubrała. Pięknie. Jezus Maria. No, specjalnie dla ciebie. Zamarłem ja. No. Dokończę przedstawianie. Katarzyna Jadowska, redaktor naczelna działu Kultura w Onecie. Dobrze powiedziałem? Czy, tak, czy... ale to w związku z tym jedziemy na parking, że zamarłeś? Nie, bo zamarłem, tak, bo ja muszę odemrzeć i żeby się też widzowie zdążyli napatrzeć. Tak. Co ty na siebie założyłaś? Słuchaj, wytłumaczymy no, widzom naszym. Wytłumaczymy, tak. Co ja założyłam? No właśnie założyłam gorset. Niestety nie krakowski, bo przez pomyłkę z Krakowa wzięłam góralski. Bo, co, ale to też dobrze. Ale to są regionalizmy. Małopolska wszystko. Tak, krakowiacy i górale, wiadomo, że jesteśmy, wiesz, zaprzyjaźnieni. W Zakopanem spędziłam część swojego dzieciństwa, aha, więc... Ale serio, no to ja w takich gorsetach sobie w Krakowie, wiesz, przychodzę, siadam, tam kawkę piję w naszej Charlotte lokalnej na placu Szczepańskim. Jedziemy, tak. Nie dzieje się nic i jest wspaniale, wiesz, w Krakowie. A byłaś ostatnio jakoś? Tak, tak, ja jestem co właściwie drugi tydzień, bo tam mamy redakcję swoją też. No tak. I rzeczywiście, ale niestety akurat w Krakowie dzieje się i to dzieje się w kulturze i o tym siadaniu w Charlotte krakowskiej, która mieści się na placu Szczepańskim tuż obok Teatru Starego. No, którym to, też się dzieje. Tak, no właśnie, to nie bez przypadku opowiadam o tym, bo właśnie wicedyrektorem został tam po tych wszystkich perturbacjach, wicedyrektorem został Jan Polewka, który już powiedziałabym takim dostojnym panem teatru był, jak ja zaczynałam pracę, czyli 20 lat temu, więc Kraków wraca do korzeni. Ale serio, no to źle się dzieje jednak. Źle się dzieje, bo miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle jak w Teatrze Polskim we Wrocławiu, że to wszystko się rozsypie, zespół się rozpierzchnie i padnie jedna z najlepszych scen. Tylko, że może jednak uda się od strony aktorskiej to ocalić, no ale teraz wszyscy w kropce, bo tak jak pamiętasz Marek Miko, z którego pewnie i znasz, bo tak, to dziennikarz z Krakowa, prawda? Wygrał ten konkurs, proponując program Marka Gielety, z którym się później nie dogadał, nie powołał go. No więc co tam się będzie działo? Jaka jest wizja tego teatru? Trudno powiedzieć. Najlepiej to podsumowała Anna Dymna po pierwszym zebraniu z zespołem, kiedy Marek Mikos przedstawiał swoją wizję. To ona po tam dłuższej wypowiedzi dyrektora powiedziała, no tyle pan mówi już chyba z godziny, a ja nic nie rozumiem. Wiesz, no. I skoro mówi to Anna Dymna, to naprawdę tak, można tak, jej wierzyć, tak, prawda? Oddana... Bo nie wygląda ona na osobę, która będzie nie rozumiała, co się do niej mówi. Tak. Absolutnie nie. Oddana temu miejscu, wiesz, bo to są patrioci miejsca. To miejsce jest wyjątkowe, jeśli chodzi, no sami wiemy, Teatr Stary to jest legenda, ale to jest też, wiesz, ludzie się zmieniają, dyrektorzy się zmieniają, a ten zespół zostaje. I tu jest problem, ja tak tutaj sobie kombinuję, bo chcę wrzucić Kasia zdjęcia. Kasia jest w ogóle, widzicie, bardzo taka no, online'owa cały czas. No ja cały czas, tak, na Oriencie, tak. A właśnie w ogóle, ty chyba pokochałaś, z tego wynika internet, tak, bo dla takich może mniej tajemniczonych naszych widzów, Katarzyna Janowska była, no niekrótko, dyrektorem TVP Kultura, prawda? Tak, niekrótko, prawie 5 lat. No więc tak, właśnie. Tak. I poruszałam się w mediach tradycyjnych, wcześniej byłam naczelną Przekroju. A w ogóle wcześniej to, żeśmy, pamiętasz, chodzili na takie spotkanie, gdzie się komentowało wydarzenia na Rynku Krakowskim. Tak. Było parę lat temu. Tak. W telewizji na Krzemionkach, to w Krakowie. W Krakowie telewizja jest na Krzemiokach, na takiej górze pięknej. Tak. I tam żeśmy sobie opowiadali o życiu miasta. I tam na przykład, muszę ci powiedzieć, zawsze budziłaś żywe zainteresowanie operatorów. No bo jesteś, wiesz... Bo dobrze mówię. Bo właśnie oni się koncentrowali na tym, tak, jak mówisz. Tak. Miło słyszeć. No, tak było. Także my tutaj troszkę mamy tutaj szlaku bojowego. Mamy szlaku bojowego, tak, wspólnego. Za sobą. No i szkoda by było tego starego, prawda? Żeby daj spokój, ja sobie tego nie wyobrażam, wiesz, ale teraz tak, stary, no to co się dzieje, to się dzieje, ale pewnie już wiesz i nasi użytkownicy też już zdążyli przeczytać, że z kolei w Warszawie odwołuje się naszą krajankę, czyli Magdalenę Srokę, szefową Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Tak. Już ten proces się rozpoczął. A co ona tam przeskrobała?
A właśnie tego jeszcze nie wiemy. Aha. Ponad szukają. Bo teraz taki jest modny czas na szukanie. Tak, podaj mi człowieka, paragraf się znajdzie. Więc z tego co wiem, Magdalena Sroka jeszcze nie odebrała tego wypowiedzenia, bo jest na urlopie. Ale nie minister Macierewicz szuka? No ja nie wiem, kto wspomaga ministra Glińskiego w tych poszukiwaniach. Czyli Gliński szuka. Kolejny minister, który szuka. W poniedziałek ma się zebrać Rada Programowa Instytutu. To jest bardzo ważne ciało, które właśnie decyduje o takich kierunkowych zadaniach. No i będą się ustosunkowywać do tego odwołania. Także to jest smutne, bo to jest, wiesz, wielki instytut z ogromnym budżetem. Teraz mieliśmy festiwal w Gdyni, który relacjonowaliśmy u nas. Tak. Słuchaj, no kapitalna energia. Cały tłum młodych ludzi, wiesz, takich debiutów. 11 debiutów, weszło nowe pokolenie do kina. Więc dzieje się w naszym dzieje kinie, się, tak? No i oby się nie przestało dziać, wiesz, ten festiwal z jednej strony był bardzo optymistyczny, a z drugiej strony, no właśnie padały takie ze sceny ostrzeżenia, deklaracje, że no właśnie, zostawcie nas w spokoju, wiemy co robić. Była też taka scena, jak zapewne dokładnie pamiętasz, ustawienie do grupowego zdjęcia i podchodzi pan minister końcu, i kilka tak. osób jakoś tak się zrobiło tak troszkę luźniej. Tak, troszkę luźniej. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że akurat podczas gali festiwalowej pan minister zachował się godnie, wspomniał Krzysztofa Krauzego, który odszedł, Grzegorza Królkiewicza, także, no bo różnie to bywa z wystąpieniami ministra, on jakoś tak nie zawsze się potrafi w dobry wstrzelić klimat. Ale tym razem było jak mówisz, wszystko było godnie. Było godnie, to bardzo dobrze. Ja zacząłem, a potem się sam siebie zagadałem, to jest straszne, o telewizji i o internecie. Tak, bo zakończyła ci się przygoda z TVP Kultura. Zakończyłam ją sama, tak. Zakończyłaś ją sama i wskoczyłaś do dla ciebie nowego medium, oceanu, prawda? Do oceanu. O Jezu. I cały czas próbuję wypłynąć. Powoli się zaczyna udawać. Tak. To rzeczywiście był ogromny przeskok. Tu Alek Kutela, czyli nasz prezes, mówię o Neczu. Wasz prezes, bo to nie jest mój prezes. A, to nie twój prezes. Przedtem mieliśmy wspólną prezeskę. A też jest, wiesz, krakowskiej klimaty, tak? Tak, Alek też jest z Krakowa. On mi zaproponował to przejście. No ja się trochę zdziwiłam, że internet. No ale z drugiej strony pomyślałam sobie, no właściwie why not? No, skoro w tej chwili tak się poukładało. Zresztą bardzo fajną rzecz powiedział i to się dzieje na naszych oczach, że ta dobra zmiana, tak zwana w mediach, wypchnie bardzo wielu dziennikarzy poza tradycyjne media. No bo gdyby nie było dobrej zmiany, to bym pewnie w życiu TVP Kultura nie zostawiła, bo to był mój ukochany projekt. Tam dziecko to nie, ale generalnie byłam w tym projekcie od początku, czyli ponad 10 lat. I z przerwami też na pierwszy PiS. I słuchaj, a tak to... Z przerwami na pierwszy PiS. Dzielimy życie w Polsce na pierwszy PiS, drugi PiS. Już bym nie chciała trzeciego, no ale dobra, nieważne. W każdym bądź razie, wiesz, to rzeczywiście był przeskok ogromny, no ale ja się zafascynowałam internetem, zafascynowałam się zasięgami. Czy my nie jeździmy w kółko? Jeździmy w kółko. Ale to fajne jest. Miałem nadzieję, że tego nie powiesz i teraz się sprawa rypła, drodzy widzowie. Rano, ja nie jeżdżę w kółko dlatego, że zwariowałem albo zapomniałem trasy, tylko mamy lubisz. No oczywiście, jeżeli nie w kółko, jest bardzo fajny. No. Poza tym w różnych magicznych punktach miasta mamy ustawione, wiesz, Kasia, kamery. Ja tu widzę kolegów, pozdrawiam, biedni, a za chwilę będą w moim programie. Za chwilę dostanę prawdopodobnie pochwałę od wydawcy. Piotrek, czekam, że fajnie przejechałem, że bo tak jak się umówiliśmy. Wszyscy koledzy cię sfilmowali z każdej pięknie jeździsz w kółko, powiedział mój wydawca. Dlatego widzisz, Kasia, to nie, że Feluś zwariował, tylko wykonuje wcześniej ustalony plan. Ja słynę z tego, że wykonuję wcześniej ustalony. To jest takie, wiesz, krakowskie. Jesteśmy tak, jak się umówimy. To tak ma być. To choćby nie wiem, słuchaj, co, to będziemy latać w kółko, wiesz, do tej. Kazali jeździć do oka, to będę jeździł do oka. Proszę bardzo, pani pozwoli. To też krakowskie, że przepuszczamy. I wokoło. To z wesela, wiesz. I dookoła. Radczyni z Krakowa. No dobrze. Wracamy do internetu, od wesela do internetu. Żeby znalazłaś się. Znalazłam się i wiesz, i tak jak mówię, jest to dla mnie wyzwanie, bo to są niesamowite zasięgi. Kultura była projektem, ja nie używam słowa niszowym, no ale jednak, prawda? A tutaj mówimy do ludzi, bo ja oprócz tego, że mam swój program, rezerwacja, to szefuję trzem serwisom, czyli film, muzyka, książki, które mają ogromną siłę jednak. No wiesz, to jest 100 milionów wejść, więc... Dobra, jestem redaktor naczelną wszystkiego.
No w pewnym sensie, tak. Jeśli chodzi o kulturę, to nawet nie w pewnym sensie, to jeśli chodzi o kulturę w Onecie, to tak. Kulturalna dziewczyna jedzie z nami. Oczywiście. W programie Onetu. Tak jest. Rezerwacja. Wywołałaś ten temat. Nie bez powodu. Nie bez przyczyny. No właśnie, to powiedz, dlaczego go wywołałaś. Bo dzisiaj coś tak, będzie tak, na rzeczy dzisiaj, z tą rezerwacją. Dzisiaj, zaraz jak tutaj skończę z tobą jeździć w kółko, to biegnę do nowego miejsca, z którego nadajemy właśnie rezerwację, bo nadajemy ją live, czyli mój program o kulturze. To jest Big Book Cafe na Dąbrowskiego. No nie proponuję, żebyś mnie tam podwóz, bo boję się, że nie, takich tras nie osiągasz. Wtedy już bym raczej oddalasz dostał, się za bardzo od wtedy centrum. Wtedy bym dostał opiernicz. Tak. Ale nie jest to wbrew pozorom tak daleko, bo jest to środek Mokotowa. Fajne miejsce, bo to jest kawiarnia, księgarnia, czyli możesz i poczytać, i porozmawiać, przeglądy prasy, stand-upy, przychodzą tam kulturalni ludzie. Ale mogą przyjść i niekulturalni, jakoś sobie z tym poradzimy. I to program jest w tym sezonie robimy na żywo o 10:30, czyli wy kończycie Onet rano, a ja zaczynam swoją pracę. No tam po drodze jeszcze będziemy mieli opinie i potem kulturalnie wchodzisz ty. I potem kulturalnie wchodzę ja, cała na biało. I dzisiaj mamy na przykład Szczepana Twardocha, który wystąpi w zupełnie nowej roli. O ile wystąpi, bo właśnie cały czas jesteśmy na SMS-ach, że jedzie? Utknął w pociągu z Katowic, słuchaj, bo były jakieś wichury. Pozdrawiamy Szczepana Twardocha, tak czy owak, i czekamy z utęsknieniem. Wiesz co, to ja teraz odetchnąłem trochę z ulgą, bo zaraz po tobie wsiądzie Piotrek Kupicha, który też z Katowic jedzie i wczoraj opowiadał mi, że będzie jechał samochodem. Ja sobie pomyślałem, kurczę, może lepiej pociągiem, bo z tymi samochodami to nie wiadomo jak. A to jednak widzisz, to wybrał lepsze rozwiązanie, słuchaj. Ale z nadzieją, że dojedzie, tak? Mam nadzieję, że dojedzie, no nie będzie jedynym gościem, będą krytycy, bo wczoraj byliśmy na przedpremierowym pokazie Blade Runnera, czyli no takiego filmu kultowego, bo to jest druga część tego słynnego filmu Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem, który zresztą w tej części się też pojawia. Pojawia się też kapitalny Ryan Gosling, także będziemy o tym filmie mówić. Widziałaś już? No tak, wczoraj byłam. Tak, skończyłam o 1:00 w nocy i później od razu niemalże prosto do pracy, wiesz, no, o 7:00 rano. No. Film zachwycający wizjami plastycznymi, wiesz, rzeczywiście niezwykle malarski. I to, co mnie się podobało w tym filmie, to, że nie było zbyt wielu efektów specjalnych, wiesz, bo ja te nie filmy, które są prawda? Zrobione na komputerze, mnie one męczą, słuchaj, mam wrażenie, że jestem w grze komputerowej, a nie w kinie, a ten był, można powiedzieć, zrobiony analogowo. Chciałbyś złapać za jakąś, takie coś do strzelania, tak, i włączyć się do gry. Tak. Więc trochę za długi, no ale to będziemy dzisiaj właśnie omawiać. Będziemy mówić też o zwycięzcy Nagrody Nobla, będziemy mówić w literaturze. My też będziemy mówić o Noblu dzisiaj. No właśnie, o pokojowym, tak, a my o literackim. Tak. Każdy ma swojego Nobla. A, no i powiem ci, że i my mamy swojego małego Nobla, a właściwie nominację do Nobla, to ci się muszę pochwalić, pochwal się. Bo się bardzo cieszę, czyli program Rezerwacja. Zostaliśmy nominowani przez studentów do takiej nagrody Mediatory. Studenci co roku przyznają znana nagrodę. Środowisku. Tak, bardzo znana. Tak. I wiesz, i to jest świetna nagroda, bo jednak, znaczy my jeszcze nagrody nie dostaliśmy, ale uważam, że to, że taki program, w którym no, gada się na poważne tematy, czyli nuda. Siedzimy filmie, i gadamy. Siedzimy, nic się nie dzieje. Nie dzieje. No właśnie w polskim filmie się zmieniło, dzieje się. Wiesz, no. A tu sobie siedzimy i gadamy po prostu. A jednak to zostało zauważone, i oni nas wyłowili i dali nam tę nominację, więc bardzo, bardzo się cieszę w imieniu swoim i swojego zespołu, który też w związku z tym pozdrawiam bardzo gorąco, koledzy i koleżanki. Puchną teraz z dumy. No, ja myślę. Kierowniczka pochwaliła. Tak jest. Także wiesz, no fajnie, czyli jakoś, ja po prostu zawsze wierzę, wiesz, w odbiorcę czy w użytkownika, wiesz, zawsze mam szacunek i uważam, że wszędzie są ludzie ciekawi kultury, wiesz, chłonni nawet, tego. W tak potężnym portalu jak Onet, gdzie by się wydawało, że z pozoru masowy, prawda? To jest masowy portal, chcemy wszystko, nie wiadomo, czy ten
jeszcze ta kultura nam jest potrzebna? Jest potrzebna, jeszcze prawda? Raz można, dookoła, jeszcze raz dookoła, tak. No wesele tak. Tańczymy, jedziemy po prostu na całość, dobra. No. I raz dookoła. No. Okej. A co, niech jeszcze trochę Piotrek Kupicha poczeka, nie? Oczywiście. Ale widzisz, przyjechał, ale, kurde, dobrze, no ale to przywitam jest... Przywitam się z nim, o, w przeciwieństwie do naszych panów. Nie, chłopaki naprawdę poszli a na jeszcze, ostro. Ale jeszcze drzwi zamknęli, wiesz? No wiesz, żeby, bo ja wiem dlaczego, żeby było tak elegancko, tak wszystko naturalnie, że wchodzi nowy gość, to sobie, wiesz, tam drzwi otwiera, jest a, wszystko jakby od początku, jak na przykład ładnie, trzeba było zrobić cięcie. Ładnie to tłumaczysz, ładnie to tłumaczysz. No nie wiem, czy to wyszło ładnie, no, staram się jak mogę, wiem, trochę krzywo jest. Więc tak jak mówię, wracam do użytkowników, którzy rzeczywiście, wiesz, są i w Onecie są użytkownicy, za co im bardzo dziękuję, którzy rzeczywiście na kulturę czekają. Myśmy wprowadzili w tamtym roku, ustanowiliśmy nową nagrodę Olśnienia, którą właśnie zresztą zdobył Szczepan Twardo. Tak, bardzo ładna gala, byłem. Tak, dziękuję bardzo, dla swojej książki Król. Mhm. I to jest o tyle, wydaje tak, mi się... Tak, ktoś nie czytał, to obowiązkowo przeczytać, obowiązkowo, ponad 100 tysięcy ale... sprzedanych egzemplarzy, ale książka jest naprawdę wspaniała. Jest super, wciąga... Wielopoziomowa, tak. Zaskakujące zwroty, no jest wszystko, co trzeba. Wszystko, Chcecie, co trzeba. Jak to powiedziała młodzież, miazga. Tak. I nie jest tak to Andrzejewski. No. W każdym bądź razie, słuchaj, to jest o tyle fajna nagroda, tak mam wrażenie, że po pierwsze dostaje się Mercedesa, co już nie jest źle, prawda? A po drugie, słuchaj, wybierają to tylko użytkownicy, tam nie ma jury. My z zespołem i z krytykami wskazaliśmy najciekawsze, naszym zdaniem, pozycje kulturalne. Mhm. Jest to wszystko rzucone na żer użytkownika, prawda? No ja bym pod powiedział osąd. Pod osąd, tam na żer od razu ten, to widać, że z dobra, faktu. Wiesz, z faktu jestem, no widać, no. Że z faktu, no nie słuchaj, zaraz. Że z faktu raz jest. Dookoła, no. To jest ostatnie kółko, Kasia. No. Wiem, że się martwisz, ale no wiesz, musimy. No dobrze. Ale to Szczepan jest nadzieja, że on coś właśnie tak przywali, bo on ma taki bulwarowy momentami. No i powiem ci, pojawia się w nowej roli u nas. Nie chcę tego zdradzać jeszcze, bo ogłosimy to właśnie w programie Rezerwacja, na który zapraszam o 10:30, co piątek. Live. To dzisiaj. No to chyba jest nawet dzisiaj. Chwilę. Tak, no. Tak. Także zaraz ja biorę się do pracy, chociaż tu za ciebie też popracowałam, bo ty tak z tym prowadzeniem to widzę się nie wysilasz. Znaczy, ale co, że sobie w kółko jeszcze, tak? Słuchaj, tak, że... Tak, no. Słuchaj, że... Nie no, jeszcze mi tak nikt nie przygadał. Tu wszyscy mnie chwalą, fajnie jedziesz, czujemy się bezpiecznie. Nie, tak. Ale słuchaj, jest w ogóle fajna atmosfera w takim miejscu, takim studiu mobilnym, prawda? Bo się zapomina, że w ogóle, że mamy gdzieś kamerę, ja na przykład nie wiem, no chyba tutaj coś jest, jakieś kamery, to sobie po prostu siedzimy i gadamy, nie? No tak. I to jest głównie dobre. Ja, ale dobre to jest. Tak. Znaczy, jakby to prowadzący... To mówi mniej zdecydowanie. Powinien. Albo nie, bo Jarek mówi więcej często niż goście. Jarek ma gadane. No ma gadane. Nie, ale serio, to rzeczywiście, to studio mobilne jest świetne i to się bardzo, bardzo sprawdza, myślę. No i co, pozdrawiamy, zachęcamy do kultury, zachęcamy do faktu też. Tak, prawda? To bardzo miło, ja że tak kulturalna... Ja w przeglądzie prasy pokazuję fakt. Nie wiem, czy zauważyłeś, wiesz? Zauważyłem. Tak? Ale teraz będę zawsze zauważał jeszcze bardziej, tak. Ale ja w ogóle ci, Kasia, bardzo dziękuję, że pojeździłeś. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że ciągle dookoła, ale w głowie się nie zawróciło. Słuchaj, ale strzeliłeś się w klimat, naprawdę. Nie przypuszczałam, że tak weselem się przejdziesz. No patrz, żeśmy tym weselem tutaj pojechali. Do zobaczenia, bardzo dziękuję. 10:30 dzisiaj rezerwacja. Tak jest, 10:30. Zapraszam.